Szczególne słowa słyszeliśmy dzisiaj przed chwilą, wypowiedziane przez Pana Jezusa. Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy niż on. A trudno sobie wyobrazić proroka większego właśnie niż Jan Chrzciciel. W ciągu całych, liczących prawie 1000 lat dziejów Izraela pojawiało się wielu proroków mówiących, że przyjdzie Mesjasz i sprawi, że świat będzie inny i ludzie się zmienią i będą bardziej kochać Pana Boga i szczęście zakwitnie na ziemi. A dopiero Jan Chrzciciel miał to szczęście, by powiedzieć, wskazując na Pana Jezusa: oto Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Oto Ten, który jest prawdziwym Mesjaszem, oczekiwanym przez tyle wieków. Można powiedzieć, szczęśliwy prorok, który mógł wskazać, że to właśnie Jezus z Nazaretu jest tym oczekiwanym przez wszystkich Mesjaszem, wysłannikiem samego Boga. A Pan Jezus mówi, tak jest. Nikt nie powstał, nie narodził się taki, by był większy od Jana Chrzciciela. Ale każdy, kto jest członkiem Królestwa Bożego, każdy, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa, jest już większy niż on. Nawet jeśli byłby bardzo mały i mało znaczący. Dlaczego? Dlatego, że Jan Chrzciciel wskazywał na to, że Pan Jezus jest tym Mesjaszem. Natomiast Jezus mówił już o samym Bogu, Ojcu, który Go posłał. O Bogu, który jest miłością i który wzywa do miłości i Boga, i każdego drugiego człowieka. Pan Jezus objawił sobą, na czym polega być Bogiem, to znaczy mówił, że Bóg jest miłością. I Pan Jezus powiedział także, co znaczy być członkiem Jego Królestwa. Kochać Boga całym sercem, ze wszystkich swoich sił, całą swoją duszą. I kochać drugiego człowieka jak siebie samego. Ci, którzy przyjmują i uznają właśnie te dwa przykazania miłości Boga i bliźniego. Którzy według tych przykazań postępują, są naprawdę wielkimi, bo są blisko Boga, bo w swoim życiu pokazują, co to znaczy być stworzonym na Boży obraz i Boże podobieństwo. Znaczy to kochać i Boga, i drugiego człowieka. A ta prawda jest znana tylko tym, którzy słuchają Pana Jezusa, którzy wsłuchują się w Jego głos i którzy za Nim idą. I dlatego oni są więksi niż nawet sam Jan Chrzciciel. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa, którą usłyszeliśmy przed chwilą z ust Pana Jezusa. Od czasów Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Słowo gwałt, gwałtowny człowiek kojarzy nam się z przemocą i ze złem. Ale Pan Jezus, mówiąc, wypowiadając to słowo, miał na uwadze innych ludzi niż tych, którzy posługują się przemocą i którzy są niedobrzy wobec innych i którzy innych uciskają. Pan Jezus miał na uwadze tych, którzy radośnie, zdecydowanie za Nim idą, nie patrząc na innych,
Nie oglądają się na tych, którzy są obojętni lub nawet na tych, którzy odwracają się od Pana Jezusa. Nie. Do Królestwa Niebieskiego należą ci, którzy idą w sposób zdecydowany za Panem Jezusem. I dla otoczenia nieraz mogą się wydawać jakby zadawający gwałt dotychczasowym zwyczajom, przyzwyczajeniom, ale do nich należy Królestwo Niebieskie. I niewątpliwie do takich postaci wspaniałych, którzy całym swoim życiem, całą swoją energią, całą swoją miłością przygnęli do Pana Jezusa, należy także patronka dzisiejszego dnia, święta Łucja, męczennica z pierwszych wieków chrześcijaństwa, która nie wyparła się Pana Jezusa, mimo że ją do tego nakłaniano. Wolała oddać swoje życie i przelać swoją krew, by pozostać do końca wierną Panu Jezusowi. I dlatego Kościół czcił ją od samych początków. I w modlitwie starożytnego Kościoła Rzymskiego była nieustannie wymieniane jej imię jako jednej z tych postaci, którzy zdobywają Królestwo Boże, znaczy, którzy zdobywają świat dla Królestwa Bożego. Dzisiaj ją wspominamy, modląc się także, by światło, które ją ogarnęło, światło Bożej miłości, stało się także światłem ogarniającym nas samych. Trzeba wiedzieć bowiem, że imię Łucja kojarzy się właśnie ze światłem, bo po grecku, po łacinie to imię brzmi Lucia, a to już jest coś bardzo bliskiego słowu lux, światło. Dała się ogarnąć światłu Bożej miłości. I my dzisiaj w Kościele, gromadząc się właśnie w jej święto, prosimy także Pana Boga, aby nas swoim światłem ogarnął, aby nam pokazał, jak kochać samego Boga i drugiego człowieka. A wy, moi drodzy, jesteście właśnie kolejnym pokoleniem tych gwałtowników, którzy budują Królestwo Boże, którzy zdobywają świat dla Chrystusa i Jego Ewangelii. Właśnie przez to, że rozumiecie, iż przynależeć do Pana Jezusa znaczy to kochać. Kochać sercem gorącym i pełnym. Bo też pojmujecie, że wierzyć w Jezusa Chrystusa znaczy także kochać drugiego człowieka. Wiara to nie jest tylko problem rozumu czy intelektu. Wiara obejmuje całego człowieka, całe jego życie. I wy, moi drodzy, właśnie się w tę drogę wiary i miłości i nadziei, w tę drogę wchodzicie, wkraczacie, idąc za Panem Jezusem. I dlatego dzisiejsze nasze spotkanie, które chce być najpierw jednym wielkim dziękczynieniem Panu Bogu właśnie za to, że nas ukochał, że nas powołał do życia, że mogliście także i wy, moi drodzy, poznać Pana Jezusa i Jego Ewangelię i że uwierzyliście Panu Jezusowi, chcąc Mu służyć, służąc drugiemu człowiekowi poprzez miłość, poprzez karitas właśnie, tę miłość ofiarną, która potrafi się nachylić nad każdym bardziej potrzebującym od nas. Więc Bogu dzisiaj za ten dar wiary, miłości, nadziei dziękujemy. A jednocześnie prosimy Go bardzo, bardzo gorąco podczas tej mszy świętej, aby nigdy w nas ta miłość nie ustała. Abyśmy potrafili dla tej miłości robić zawsze bardzo wiele,
byli tacy gwałtowni, zdecydowani w działaniu, idąc za Panem Jezusem, z tkliwością, z szacunkiem i taką cichą, delikatną miłością zbliżać się do każdego, kto potrzebuje naszego dobrego słowa, naszej modlitwy, naszego dobrego uczynku, naszej ofiary. Łączymy się dzisiaj podczas tej mszy świętej z ofiarą Pana Jezusa, prosząc Go, byśmy choć trochę kochali drugiego człowieka tak, jak On nas bezgranicznie ukochał i kocha. Módlmy się zatem o dar miłości, o dar wiary i dar nadziei dla nas wszystkich i dla tych, do których pójdziemy z przesłaniem, że Bóg jest miłością.